Ważna jest sprawność reżysera, czyli podejmowanie błyskawiczne, podejmowanie jak najtrafniejszych decyzji. Serial to jest, jak w naszym przypadku, są dwie ekipy po prawie 50 osób, plus aktorzy. Pracujemy jak w fabryce marzeń. Cześć, nazywam się Beata Łajter. Moim dzisiejszym gościem jest Wojciech Klimala, reżyser, scenarzysta, autor książek. Cześć, Wojt. Cześć, witaj, witam wszystkich. Dokładnie tak, mam przyjemność być reżyserem. I miałem różne epizody też w innych przestrzeniach artystycznych, tak więc napisałem jakąś książkę, ale przede wszystkim spełniam się w filmie. I w filmie dokumentalnym, jak i fabularnym, a obecnie koleżanka wyciągnęła mnie z planu serialu, który mam przyjemność reżyserować. Scenarzystą, prawda? No niestety tak, czasami tak, muszę być scenarzystą, bardzo tego nie lubię, ale... A opowiedz mi, jak to jest pisać scenariusz? Męka straszna, męka. Tak, okropna. Nie przepadasz za tym? Nie, wiesz, jak gdyby problem jest taki, że niestety trudno jak gdyby ominąć ten proces i nie zaangażować się w pisanie scenariusza, nawet jak się ma scenarzystę. A bardzo często, jak się ma scenarzystę, to się i tak wspólnie pisze. Przynajmniej w moim przypadku tak jest. Samotne pisanie to już jest najgorsza udręka, ponieważ jesteś jak gdyby totalnie pozbawiony obiektywnego feedbacku i tak naprawdę nie wiesz, czy scena, którą napisałeś, jest dobra. Trzeba długo czekać, żeby ją zweryfikować, komuś dać do przeczytania. A jak ktoś jest z tobą w procesie, to bardzo łatwo się przerzucać pomysłami, od razu je weryfikować, co działa, co nie działa. Każdy z nas troszeczkę jest inny i ma dystans, więc jest zdecydowanie łatwiej. No ale pisanie scenariusza, podejrzewam, że podobnie pisanie książki, no jest to dosyć trudny proces, samotny. Sam bijesz się ze swoimi myślami. Ja jestem człowiekiem, który działa w grupie. Przede wszystkim praca na planie, to jest mój żywioł, więc zamykanie się na ileś tygodni i pisanie scenariusza jest trudne. A skąd ty w ogóle bierzesz pomysły na te scenariusze? Czy to jest z życia wzięte poniekąd? Wiesz co, to różnie, bo wiesz, ja na takiej nizinie też dokumentalnej działam i tam jak gdyby scenariusz troszeczkę pisze życie i do którego się dostosowujemy. Natomiast to, co napisze życie i to, co wyciągam z filmu dokumentalnego, bardzo często jest też moją kanwą do pomysłów w fabule. No i wtedy jak gdyby taka naturalna dokumentacja, którą udało się stworzyć, potem przekłada jest na fikcję i jest, no, staramy się, żeby była, dzięki temu film był bardziej prawdziwy i realny w odczuciu. Myślałam, że to jest troszeczkę łatwiejsze zajęcie, ale okazuje się, że niekoniecznie. Wiesz co, być może są osoby, którym pisanie sprawia ogromną przyjemność, natomiast wszystkich scenarzystów, których poznałem i pisarzy, mimo że bardzo kochają swoją pracę i swój styl życia, natomiast za wszystkich pisanie jest po prostu rodzeniem kamienia nerkowego i to nie jest nic takiego przyjemnego. Bo proces jest bardzo trudny, no chyba, że się pisze coś bardzo lekkiego, to z bólu się zrodzi, ma szansę być dobre. To akurat o tym słyszałam, to tak nawet też troszeczkę a propos piosenkarzy, prawda? Piosenki zazwyczaj najlepsze wychodzą, kiedy są jakieś rozterki życiowe. No tak, no bo no, w kryzysie jest się najbardziej twórczym. Tak. Się przeżywa prawdziwe emocje. A jak to jest właśnie na planach seriali? Jak ty piszesz scenariusze serialowe? Nie piszę scenariuszy serialowych. Na szczęście nie muszę pisać scenariuszy do seriali, bo to już zupełnie nie miałbym żadnego życia poza serialem. Sama reżyseria serialu zajmuje sporą część czasu. A na czym to w ogóle polega, reżyseria filmowa, serialowa także? No na tym, jak w każdym utworze audiowizualnym, gdzie jest reżyser, wygląda to bardzo podobnie. Praca z aktorem, inscenizacja sceny, praca z operatorem. Różnie, na różnym poziomie można się angażować. No, serial ma to do siebie, że ma trochę inną dynamikę niż film fabularny i dużo szybciej pracujemy i w takim ciągłym okresie, niżeli nad jednym projektem, który jest terminowy. I to jak gdyby sprawia o tyle problem, że nie mamy czasu, którego byśmy potrzebowali do stworzenia czasami
jakiegoś swojego opus magnum, wspaniałej sceny, wypracowanie jakiejś niesamowitej kreacji z aktorem. To się czasami udaje, natomiast w takiej bieżącej pracy serial jest jednak takim rodzajem utworu, który jest nastawiony na oglądalność, jeszcze oglądalność, która jest ciągła, w naszym przypadku codzienna, więc się śmiejemy, że trochę pracujemy jak w fabryce marzeń, co prawda, ale jednak tutaj nie bez powodu jest tutaj ten synonim. Pracujemy bardzo szybko i tutaj ważna jest sprawność reżysera, czyli podejmowanie błyskawiczne, podejmowanie jak najtrafniejszych decyzji. Praca w stresie, kiedy się dużo rzeczy zmienia, no bo pamiętajmy, że serial to jest, jak w naszym przypadku, są dwie ekipy po prawie 50 osób plus aktorzy, a aktorów też jest bez liku. Stworzyć harmonogram dla tak wielu ludzi, którzy pracują też przy innych projektach, gdzie każda zmiana wpływa na życie wszystkich ludzi, więc każdego dnia zdarzają się jakieś przesunięcia, zmiany, musimy być na to elastyczni. Tyle jest różna praca reżysera w serialu niż w fabule, że tak naprawdę musisz mieć stalowe nerwy i być bardzo otwartym na to wszystko, na te wszystkie zmiany, które niesie życie, i nie są to często łatwe zmiany. Czy masz jakiś autorytet reżyserski? Wywodzę się z Katowickiej Szkoły Filmowej i nie bez powodu tam patronem jest Krzysztof Kieślowski. I absolutnie gdzieś z Kieślowskim, oglądając jego filmy, czuję połączenie, podobną wrażliwość. I też on się wywodzi z dokumentu, przyszedł do fabuły. Ja podobną przechodzę drogę, tak więc naturalnie się to gdzieś składa. Aczkolwiek czasy, w których Kieślowski tworzył, czasy, w których ja próbuję utrzymać się na fali, jak gdyby są zupełnie inne i jak gdyby inna rzeczywistość nas szlifuje, więc te nasze życiorysy, już pomijając fakt, jaką personą był Kieślowski, są inne, prawda? Więc mam nadzieję, że kiedyś któryś z moich filmów autorskich będzie miał szansę gdzieś otrzeć się o sukces. A jak to jest w ogóle z nowymi aktorami na planie serialu bądź filmu? Czy jak wybiera zazwyczaj to reżyser castingu, prawda? Obsadę. Znaczy, tak, no, reżyser obsady. Ale czy ty musisz zatwierdzić te osoby? Każda produkcja jest trochę inna. I są seriale, które są bardziej autorskie, które są terminowe. Na przykład są serie po kilkanaście odcinków i są zamykane historie i ewentualnie jest kręcona kolejna seria. W przypadku serialu, przy którym ja obecnie pracuję, to jest serial, który trwa od lat i jest to konstrukt produkcji opartej na decyzji producenta. Tak więc w takim codziennym serialu my jesteśmy przede wszystkim rzemieślnikami, którzy są wynajęci do zrobienia możliwie najlepiej danej produkcji, ale wszystkie decyzje artystyczne podejmuje producent. Oczywiście my wszyscy wspieramy te decyzje, proponujemy, rekomendujemy, natomiast wszystkie decyzje są finalnie przez producenta podejmowane i kształt tej produkcji jak gdyby zależy właśnie od niego. Przychodząc tutaj do pracy miałem tego świadomość i rozumiem to i szanuję. Jak gdyby taki jest nasz układ. On jest też bardzo, bardzo dla mnie wygodny, ponieważ dzięki temu, że częścią tej odpowiedzialności dzielę się z kimś, mogę tak dużo pracować i tak dużo odcinków produkować w ciągu roku, bo nie jestem tak bardzo obciążony, prawda? Więc to ma swoje plusy i minusy. No nigdy nie będzie to moje dzieło, taki serial, ponieważ nas reżyserów przy takiej produkcji jest kilku. Każdy z nas robi serię odcinków, więc jest to dzieło zbiorowe. No i pod egidą jednego człowieka, który to wymyślił i który nadaje temu ton. I to jest w porządku. Przeskoczę od reżysera do autora książek. Wino praktyczny poradnik. To dotykasz starych tematów. Tak, troszeczkę, no widziałam, że to już raczej było parę lat temu, ale chciałam tą książkę sobie kupić, niestety nie zdążyłam. No, już od lat nie ma. Mimo, no że była bardzo poczytna. Poszukiwałam. Jeszcze nie znalazłam i tak liczę na to, że gdzieś ją kupię. Powiedz mi, co cię skłoniło do napisania takiego poradnika? Lubisz wino?
Wiesz co, lubię bardzo, ale coraz mniej piję wina, coraz mniej mi służy niestety. Natomiast to się wywodzi z moich, z rodzinnej firmy, którą prowadził mój ojciec. Prowadzi nadal. Ona trochę zmieniła kształt, ale nadal jest wokół wina. Mój tata prowadził dystrybucję wina tam w Okręgu Śląskim. Mieliśmy kilka sklepów, które się specjalizowały w sprzedaży wina, tylko i wyłącznie wina. No i jak gdyby rozszerzaliśmy tą działalność coraz bardziej. Ja w pewnym momencie, kiedy wkroczyłem w rodzinny biznes i zacząłem zdobywać doświadczenie i wiedzę, zrobiłem krok dalej, zacząłem prowadzić z moim ojcem różnego rodzaju szkolenia. Szkolenia dla osób, którzy są konsumentami stricte wina i chcą jak gdyby poszerzać swoje kompetencje, swoją wiedzę, odczucia, doświadczać bardziej przyjemności, takiej świadomej przyjemności picia wina. Również takich ludzi, którzy tym winem handlują, którzy je sprzedają w sklepach, czy przedstawicieli handlowych, więc jak gdyby bardzo szeroki zakres tych szkoleń prowadziliśmy. No i w konsekwencji, że dosyć mocno działałem w tej przestrzeni, no to dostałem propozycję od wydawnictwa, czy bym nie chciał napisać takiej książki, która właśnie będzie się charakteryzowała tym, że odbiorcą ma być laik, czyli ktoś, kto niewiele wie o winie, chce w ten świat wejść i dostanie to w bardzo prostej, przystępnej formie. Czyli oprócz niesamowitego reżysera mamy tutaj eksperta od wina. No już nie jestem taki biegły w temacie, ale nadal lubię i potrafię docenić dobre wino, wybrać wino tak, żeby nie przepłacić, a być zadowolony. To jeżeli ty na początku zacząłeś od wina, to w którym momencie twojego życia narodziła się myśl o filmie? Ja w ogóle chciałem być reżyserem teatralnym. I to był mój taki pomysł na życie, bo ja od jakiejś tam młodości przejawiałem jakieś takie zainteresowanie sztuką, tylko oczywiście na możliwy swój sposób, ale gdzieś tam w szkole pielęgnowano tą moją wrażliwość i na studiach ją kontynuowałem i zacząłem właśnie od literatury, bo wydawałem poezję. Też szukałem na innych przestrzeniach takich właśnie performatywnych, scenicznych, no i po kulturoznawstwie, czy w trakcie kulturoznawstwa jak gdyby podjąłem decyzję, że chcę iść w kierunku teatru i reżyserii teatru. Natomiast pamiętam rozmowę z moim tatą, który zawsze mnie wspierał, zawsze był, cała rodzina mnie wspierała zawsze. Ale podszedł pragmatycznie, mówi: kurczę Wojtek, może nie teatr, może film, jak już tą reżyserię chcesz robić. Tam są pieniądze, tam jest jakiś wielki świat. I taka prozaiczna sprawa, jak pewnie dlatego, że to wsparcie dostałem od rodziców, bo oni mi pomogli przecież wyjechać i zacząć działać, studiować, że to wszystko są ogromne koszta. Dała mi do myślenia i stwierdziłem, w sumie może to jest jakiś pomysł, przecież do teatru zawsze można wrócić. No i okazuje się, że nie jest to takie łatwe wrócić do teatru, jak się już jest w branży filmowej, ale jest to jakieś takie moje cały czas nie do końca zrealizowane marzenie. Czyli, że jednak jakbyś miał wybrać kino, a teatr, to byś wybrał teatr? Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj bym nie wybrał, ale chciałbym wracać do teatru, mieć taką możliwość, żeby raz na jakiś czas wyreżyserować spektakl. To byłoby dla mnie ogromną przyjemnością i tu jak gdyby ta kwestia jakiegoś takiego, czy życia finansowa i życia artystycznego tutaj byłaby drugorzędna. Dla mnie gdyby satysfakcja, że mogę raz na jakiś czas wrócić do teatru, byłaby wspaniałą przygodą. I krótko mówiąc, w swoim życiu jest po prostu sztuka przez wielkie szy. Trzeba pamiętać, że tej sztuki tak naprawdę jest niewiele, bo dużo jest takiej pracy codziennej, rzemieślniczej. Ale jak się przydarza ta sztuka przez wielkie szy, to wtedy czuję się, że warto było pracować ciężko i czekać na tą chwilę splendoru, ten moment, gdzie czujesz to uniesienie. I ono się pojawia niespodziewanie przy różnych produkcjach, czasami takich, przy których się człowiek nie spodziewa, że może się pojawić, a się nadarza okazja i wtedy się trzeba z tego cieszyć. No bo rutyna, codzienność
jest no, bardziej prozaiczne. No. Masz dużo rutyny w swojej pracy, czy raczej... Staram się nie mieć. Staram się mieć jak najmniej, natomiast też nie można ukrywać, że jak gdyby po to się doświadczamy całe życie, by pewne rzeczy robić bardziej sprawnie, żeby nie powiedzieć automatycznie, ale bardziej być sprawnym, znać różne sytuacje, by się w nich lepiej odnajdywać. I powiedzmy, że po kilku latach pracy w danej branży no, jest ci dużo łatwiej, ponieważ znasz wiele różnych wyjść z trudnych sytuacji i to pozwala ci być bardziej skutecznym. Więc w tym sensie rutyna. Natomiast każde spotkanie, czy z aktorem, z operatorem, z każdym twórcą, którego mam na planie, jeśli jest na to przestrzeń, a czasami uda się tą przestrzeń wygospodarować, staramy się zamienić na to, co jest dla nas ważne i szukać tam jakiejś poezji, czegoś pięknego w scenie, nawet jeśli jest to scena w serialu, który jest emitowany codziennie. Staramy się, oczywiście nie zawsze to wychodzi, bo jest wiele czynników, nie zawsze to jest zależne tylko od nas, ale nawet jeśli to nie wychodzi, to warto zrobić to dla siebie, też dla siebie jako twórcy, do swojego kolegi, współtwórcy, no, żeby mieć satysfakcję, żeby mieć jakąś radość ze swojej pracy, nie? Żeby właśnie nie stać się takim mechanicznym robotem, żeby przychodzić z radością do każdego dnia do swojej pracy. A ty jak zaczynałeś swoją drogę, może bardziej właśnie z filmem, to też parę tych pionów przeszedłeś, prawda? Tak, tak. No właśnie po to są studia i to jest fantastyczne w życiu, że możesz, nie musisz, bo nie wszyscy moi koledzy taką drogę przeszli, praktykując na planach doświadczać jak gdyby całego kształtu produkcji filmowej, czyli od technicznego, który czasami jest takim pomocnikiem fizycznym, przez osobę, która nadal jest techniczna, ale już ma jakiś realny wpływ na dzieło filmowe typu dźwiękowiec. Potem kierownika planu, który zarządza planem, no i finalnie w moim przypadku do reżyserii, no bo taki był plan. Natomiast ta ciekawość, jak wygląda ten mechanizm od środka, skłoniła mnie do tego, żeby każdą wolną chwilę podczas studiów doświadczać na planie, zarabiać na planie, przypatrując się, jak moi starsi koledzy pracują i zbierać to doświadczenie, które finalnie się bardzo przydało. A nie ma nic lepszego niż pracować na planie zamiast studiować i pracować, nie wiem, wieczorami w barze, gdzie co najwyżej to możesz podejrzeć kilku pijanych gości, a tutaj możesz pracować być może nie na swoim jeszcze wymarzonym stanowisku, ale jednak w środowisku, które jest dla ciebie wsparciem. Tak? To doświadczenie, które zyskujesz, potem przede wszystkim jako reżyserowi bardzo pomaga, bo rozumiesz potrzeby swoich kolegów teraz, rozumiesz, na czym polega ich praca, w czym może być problem. Możesz starać się pomóc go rozwiązać, bo masz trochę szersze spojrzenie na sprawę. Na koniec jakieś rady dla młodszych twórców, którzy są przed nakręceniem swojego pierwszego filmu, dla młodych reżyserów. Dzisiaj jak patrzę na to, jakie są możliwości, to myślę, że chyba gdybym ja miał takie możliwości od początku, to bym radził po prostu brać kamerę, jakąkolwiek, kamerę jako brudnopis i robić sceny i robić realizację amatorsko, nagrywać je i bardzo dużo kręcić, nagrywać z ludźmi i oglądać i zastanawiać się, co wyszło, co nie wyszło. Bo dzięki temu, że nawet mamy w telefonach całkiem już niezłe aparaty, to możemy sobie takie sceny inscenizować bardzo małym kosztem, poświęcając swój czas i wysiłek i uczyć się poprzez takie ćwiczenia tej pracy, którą się w przyszłości chce robić profesjonalnie. No i na pewno to też ułatwi w momencie, w którym mając doświadczenie amatorskie, idzie się potem do szkoły filmowej, bo to zawsze warto zrobić. Nie trzeba, ale warto i myślę, że to dużo pomaga w rozwoju. Masz już zaplecze tych wszystkich amatorskich filmów, które się nakręciło wcześniej. A żeby nie kręcić głupot zupełnie, to warto jest oglądać filmy, szczególnie klasykę, żeby mieć punkt odniesienia, co się sprawdza u innych, a co się u mnie nie udało. I wtedy, mając tą wiedzę teoretyczną i praktyczną,
do szkoły, kończyć szkołę i robić filmy. A jak nie do szkoły, to po prostu kursy, praktykować i też robić filmy. Po kursie można pójść na plan normalnie pracować? No, zależy od takiego pionu. Ale też no, są osoby na przykład, które nie mają wykształcenia artystycznego i robią filmy. I są to produkcje bardziej udane, mniej udane, ale funkcjonujące na rynku. Więc to nie jest regułą. Ale to wszystko jest koincydencja zdarzeń. Musisz kogoś poznać, ktoś musi ci zaufać, ktoś ci musi zaprosić do współpracy. Bardzo dużo robi twoja osobowość i trochę przebojowość, twoja odwaga. Jeśli te cechy w sobie pielęgnujesz, no to one na pewno pomagają ziścić te marzenia. Więc trzeba być odważnym. No dobrze, to bardzo ci dziękuję, Wojtku, za super wywiad. Trzymam kciuki za twój rozwój w filmach. Dziękuję.